Błogosławiony Jakub Strepa wrócił do katedry lwowskiej. W tym roku wojna wpłynęła na przebieg obchodów i uczczenia patrona archidiecezji, dlatego zamiast iść ulicami miasta, błogosławiony Jakub Strepa po trzydniowej modlitwie w sanktuarium świętego Antoniego we Lwowie przyjechał do młodzieży w Brzuchowicach na czołanie modlitewne. W tych dniach wierni mieli okazję modlić się przed relikwiarzem błogosławionego i prosić o jego wstawiennictwo i potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich, a zwłaszcza wszyscy wspólnie prosili Boga o zwycięstwo Ukrainy i pokój dla naszego kraju. Podczas swego kazania biskup Edward Kawa opowiadał o posłudze błogosławionego Jakuba i jego pracy na rzecz pokoju i dobra. Msza dziękczynna na zakończenie Triduum została odprawiona w katedrze w sobotę 9 września. Na zakończenie biskup Edward Kawa razem z księżmi i wiernymi modlili się wspólnie przed relikwiami błogosławionego za naszą ojczyznę, która cierpi z powodu wojny. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Dzisiaj, kiedy przeżywamy w sposób szczególny taki obecność relikwii błogosławionego Jakuba w Szczemie, który powraca do swojej katedry, i kiedy słuchamy słowo, które jest przewidziane na 23 niedzielę zwykłą, Ewangelię Mateusza,